Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie blok golonkowy. To znaczy blok golonkowy, może salceson, a może golonka na zimno. W każdym bądź razie te golonki zrobimy w taki naprawdę fajny sposób, bardzo prosty sposób, a efekt końcowy jest po prostu powalający. Golonki smakują wyśmienicie, a jak wyglądają, to już sami ocenicie. Można te golonki pokroić, pięknie położyć na stół, na talerz, wiecie, na przekąskę, czy na zagrychę, czy równie dobrze na piękne kanapki. Dwie golonki, one mają mniej więcej po 1,5 kg. W garnku mam przygotowane 2 litry zimnej wody, do której wsypuję teraz 2 czubate stołowe łyżki soli. Zakręcę trochę wodą, żeby sól się rozpuściła. Do garnka wrzucam jedną nieobraną, ale dobrze umytą cebulę. Trzy laurowe liście. Kilka ziaren ziela angielskiego, powiedzmy 5 sztuk. Garść czarnego pieprzu w ziarnach. Powiedzmy 3, może 4 ząbki czosnku. Ja jego również nie obieram, tylko przygniatam. I teraz tak, przydałoby się tutaj troszkę wody. Powiedzmy 0,5 litra. I muszę dosypać również sól. Dosypię 0,5 łyżki. Tak przygotowane golonki będę gotował przez 3 godziny. Można je po prostu również przykryć. Nie musi być to szczelnie przykryte. No i taka moja, nie wiem, sugestia. Jeżeli będzie się za bardzo pieniło, za dużo będzie szumowin, możemy zebrać łyżką, chociaż nie jest to do końca potrzebne. Chodzi o to, żeby później na mięsie nie miał takiego ściętego tego białka brzydkiego. Minęło jakieś 3,5 godziny i moje golonki są gotowe. Mówiłem o 3 godzinach, ale pamiętajmy, że golonka golonce nierówna, świnka śwince również. No i co za tym idzie, twardość mięsa. Więc sprawdzajmy, czy mięso już dobrze odchodzi od kości. A więc teraz tak, wykładam na deskę najpierw 1 sztukę. Robimy to w miarę możliwości delikatnie, tak żeby po drodze nie zgubić kości. Jaka dobroć. I teraz tak, przecinam ją w tym miejscu, żeby wyjąć kość. Kość nie powinna stawiać żadnego oporu. Po prostu musi wychodzić. I w tym przepisie kompletnie nic się nie marnuje, bo kością uraczy się psiak. No nie mój, ale sąsiada. Golonkę odwracam w ten sposób i nacinam. Robimy to delikatnie, bo mięso jest bardzo mocno ugotowane, wręcz rozgotowane, więc żeby nam się czasem nie chciało to wszystko zacząć rozwalać. Dobrze to zrobić ostrym nożem. Tak pociętą golonkę wkładam teraz do naczynia. Następnie muszę wetrzeć na to 2 ząbki czosnku.
posypię trochę pieprzem. Dodam również troszeczkę majeranku. Biorę drugą golonkę. Przecinamy tak, żeby pozbyć się kości. Pamiętajmy, że wywar możemy wykorzystać do wszelkiego rodzaju zup. I również tutaj nacinam, chociaż tu już są takie kawałki, ale kładę je na górę, na tamtą golonkę. Golonkę w naczyniu nakryć tą skórą do góry. Co może być niezbyt proste na początku, ale się udało. Możemy to trochę teraz wyrównać łyżką. Nakryję to folią i tak mniej troszeczkę powkładam do środka. Pamiętajmy, że używamy folii spożywczej. Chodzi o to, że jak dociśniemy, żeby golonka nam nie wypłynęła na wierzch, dopóki nie ostygnie. Robimy coś takiego. I następnie przyduszamy. Ja przygotowałem sobie takie naczynie, na które stawiam słoik z ogórkami. I pilnujmy przez pierwszych pół godziny, żeby słoik nam się nie wywrócił, zanim to wszystko pięknie siądzie. No i tak teraz wystawię sobie na dwór, bo na dworze jest chłodno i poczekam do rana na przykład, albo do całkowitego wystygnięcia. To wszystko powinno się fajnie siąść, a golonka kroić pięknie w plastry. A więc do zobaczenia. Golonka jest całkowicie ostygnięta i ściągnęła, więc jest gotowa. Najpierw musimy odkleić tą folię, dobra? I teraz tak. No właśnie. Powinno wyjść. O, idzie, dobra. Oczywiście naczynie mamy do wyboru, do koloru. Jeżeli będzie węższe, wyższe, ładniejsze, równiejsze, wtedy nasz wyrób będzie bardziej atrakcyjny. No, zaczyna to wyglądać naprawdę apetycznie. Proszę bardzo. Mniejsze, może większe plasterki. Kroi się jak dobrej jakości kiełbasa. Więc teraz spróbujmy. Zobaczcie. Po prostu obłędnie. Wow. Po prostu pychota. Taka na zimno golonka idealnie pasuje do stół. Pokroić w plaster, dodać świeży chlebek, ogórek kiszony. Wow. Teraz wystarczy podzielić na mniejsze części to, co użyjemy do lodówki, resztę do zamrażarki i mamy na jakiś czas na kanapeczki. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.